tym roku parę razy byłem w Beskidzie Żywieckim z dronem na trekkingach, ale takich, gdzie też w przerwie można było polatać. I to był mega czas i za każdym razem, kiedy patrzyliśmy na stronę południową, tuż przed zachodem słońca, jeden ze szczytów naprawdę wyróżniał się, był bardzo wybitny, kapitalny i zastanawiałem się, co to jest za szczyt. Za każdym razem pomyślałem sobie, kurczę, trzeba jechać. No i wreszcie nadszedł ten dzień, kiedy zdecydowaliśmy się pojechać na Wielki Chocz. Jest to jeden z ciekawszych szczytów w okolicach Dolnego Kubina. Oczywiście mamy tam mnóstwo dobrych atrakcji, bo są i termalne źródła, na przykład Beszeniowa, ale też mamy masywy Wielkiej czy Małej Fatry, są też Niżne Tatry. Jest bardzo dużo atrakcji w pobliżu, natomiast ten szczyt Wielki Chocz był świetny. I cały ten wyjazd robiliśmy wokół masywu Wielki Chocz. Świetny był na przykład Dolny Kubin, taka baza wypadowa, miasteczko, gdzie można czy zrobić sobie zakupy, czy gdzie można znaleźć miejscówkę fajną, czy coś właśnie załatwić, ale też te poszczególne małe miejscowości, gdzie były i źródła termalne, i mieliśmy też wodospady w pobliżu i kapitalne szlaki, jeżeli chodzi o górskie, no ale przede wszystkim też możliwości do tego, żeby zrobić genialne portfolio. I nie mam pewności do końca, czy możemy latać dronami, czy nie, dlatego tak doszedłem do wniosku, że chyba nawet lepiej jest polatać troszeczkę dalej, bo tutaj kilkaset metrów, 300-400 metrów jest już ta droga szybkiego ruchu, Dolny Kubin na Różomberok, i właściwie to widoki na tą Małą Fatrę są najciekawsze stąd, bo ten szczyt jest zalesiony, tutaj nie ma za wiele do pokazania, ale dopiero jak przejdziemy na stronę południową powinno być zdecydowanie lepiej. Na razie to same zarośnięte wzgórza, no i średni widok, natomiast panorama na Małą Fatrę jest absolutnie kozacka. Mamy godzinkę, czyli już niedaleko, bardzo fajna sprawa. Jesteśmy na chyba największej tutaj polance, jak się idzie na Wielki Chocz. Jest też więcej ludzi. Te rośliny są też niesamowite. W ogóle fajny klimacik, duża przestrzeń jest. A widoki dookoła, po prostu kozak absolutny. Szczytu zostało nam jeszcze może jakieś 40 minut. Idziemy zielonym szlakiem. Trasa letnia, nie za gorąca, nie za zimna, ale letnia. Jest mega ostro. Na Helenie jest takie, że jest ciężko mi stawiać stopy. Ale dajemy radę. Jeszcze troszkę i będzie szczytowanko. Zobaczmy, jak to GoPro się sprawuje. Teraz mamy takie skalne podejścia. A za chwilę powinniśmy wejść na polanę kolejną i zobaczymy już pewnie szczyt. Już mamy niedaleko, ale ciągle jest bardzo stromo. Ogień. Jeszcze może mamy ze 100 metrów do szczytu. Jest fantastycznie. Bardzo strome podejścia. Za chwilę trawers lasem. I tak cały czas. Taka kosówka tu jest. Dużo, bardzo, bardzo dużo stromych podejść, ale też trawersy widokowe na Małą Fatrę i teraz kosówka. Do końca tutaj nie widać szczytu, bo jestem w kosodrzewinie wysokiej na jakieś 3 metry. Pięknie. Czuję się, jakbym był, kurczę, w Nowej Zelandii, a nie na Słowacji.
jesteśmy. Gratulacje. Absolutna magia. Panorama na każdą stronę. Od Jasnej, od tego jeziora, po Tatry, Tatry Zachodnie, po prostu widać rewelacyjnie Wielką Fatrę, Małą, nasze Beskidy, Babią widać idealnie w tamtą stronę i Pilsko. No rewelacja. Chodzi o ten rezerwat, jest taki, że tu mamy trasę szybkiego ruchu Dolny Kubin na Różan Berok i cywilizacja jest dosyć mocna, bo tutaj widać zakłady pracy, widać całą tą dolinę, gdzie jest Beszyniowa, gdzie są te źródła termalne, a tutaj tuż obok kilometr czy dwa niedźwiedzie zasuwają w tych górach. Po prostu magia, absolutna. Podoba mi się też to, jak teraz widać na zachód te wszystkie pasma Małej i Wielkiej Fatry się nakładają. No rewelacyjnie, po prostu tutaj jest absolutnie magicznie. Thank you.
chcemy wejść na zamek liptowski, wielki zamek. Jesteśmy w miejscowości Kalameny, ale to co jest tutaj niesamowite, to jest termalne jeziorko. To wygląda w ogóle kosmicznie, bo ten parking jest zaniedbany. To jeziorko też nie wygląda jakoś super kozacko, wokół niego jest pełno różnych dziwnych rzeczy, a w jeziorku termalnym jest pełno ludzi. No po prostu to wygląda tak jakby ktoś w kałuży się taflał prawie. Niezłe wrażenie. Ja jestem pod dużym wrażeniem i w szoku. Woda taka dziwna. Co tu się dzieje, to nie wiem. Bardzo ciepło. Jak wrócimy, to się skończy. Wczoraj mieliśmy niesamowite przygody, dlatego że troszeczkę pobłądziliśmy na zejściu z Wielkiego Chocza. Już było dosyć ciemno i trzeba było przejść jeszcze ze 3 km wzdłuż trasy głównej. A wcześniej mieliśmy zejście bardzo strome, na krechę praktycznie. No i to było takie dosyć mocne, jeżeli chodzi o akcenty wczorajszego dnia. Natomiast super, że nocleg, który wynająłem, po prostu rewelacyjny, z tego względu, że mieliśmy piękną drewnianą chatę, przepiękną i tylko dla siebie, dużą, łazienka osobno, kuchnia też osobno i taka mała jadalnia. W sumie przepiękna miejscówka, można było sobie odpocząć. A dzisiaj jest drugi dzień i też chciałem takich miejscówek trochę poszukać ciekawszych. Byliśmy nad wodospadem przed chwilą, w miejscowości Luczki. A teraz dojechaliśmy do jeziorka termalnego Kalameny, gdzie starsi ludzie się kąpią i to było śmieszne, bo to wyglądało trochę jakby siedzieli w kałuży. Tutaj magia polega na tym, że mają takie góry i takie skały jak w Pieninach w Polsce. I nie dość, że tu nie ma żadnych parków narodowych, to jeszcze puszczają sobie na przykład jakieś linie energetyczne, słupy bezpośrednio przy tych skałach. W Polsce byłby park narodowy ustawiony od razu, a tutaj jakieś wodociągi, jakieś inne instalacje. Energetyka, mają gdzieś w ogóle naturę. A idziemy właśnie taką dróżką, sami, już od pół godziny, nic się nie dzieje, brak akcji totalny. Znaczki śladowe, ale dwa razy udało nam się odnaleźć właściwą drogę. Może tutaj w prawo pójdziemy teraz. A to dzik, biwaki, liska, jezwet, nedwet. Datę, Slernec, jeleń, piękny. Pięknie. Szlaków, Słowacy nie są mistrzami świata. Tu nic nie ma, ale tam na drzewie majaczy nam 100 metrów dalej strzałkę w prawo. Teraz. To są pozostałości po zamku. Jesteśmy. Właściwie Słowacy nie doceniają tego, co mają, mam wrażenie, bo tam jest też mnóstwo infrastruktury. Mamy tam zarówno linie energetyczne, jak i na przykład budowę autostrady, ale oprócz tych kapitalnych i gór, i skał, które są wybitne, naprawdę bardzo strome i strzeliste i można na ich szczytach zrobić naprawdę dużo, bo można pokazać, w ogóle mając jeszcze kamerę z zoomem, taką jak z Era 3 czy z Mavica 3, można pokazać naprawdę sporo, jeżeli chodzi o możliwości filmowania z powietrza i można zrobić kapitalne portfolio bardzo szybko. Jest sporo zamków w okolicy też ciekawych. Oczywiście trzeba się pilnować, bo są miejsca, gdzie nie można w ogóle latać. Są też parki narodowe czy rezerwaty przyrody. Ja spotkałem tabliczkę właśnie zakaz latania dronami. Natomiast jest i tak na tyle dużo miejsc, że warto. No i przede wszystkim to, co chciałem powiedzieć, zarówno Mini, jak Trójka,
czy 3 Pro, czy 3 zwykła, jak i drony z zoomem mają jak najbardziej duże powodzenie, mi ze względu na to, że jest cichutki, nie słychać go, a te z zoomem pozwalają nam na filmowanie czy fotografowanie z dalszej odległości. Było wietrznie, to prawda. Mieliśmy dwa trekkingi naprawdę mocne i te trekkingi dały w kość. Pierwszego dnia był to trekking na Wielki Chocz i wydawało się, że to jest lajtowa sprawa, lajtowa wycieczka, ale jednak szczyt jest na tyle, ta droga jest na tyle krótka, a szczyt jest na tyle wysoki, że było bardzo stromo i tam tych stromych górek jest naprawdę mnóstwo. Jak później wracaliśmy już do domu i patrzyliśmy na przykład na Skrzyczne, jak wygląda, no to Skrzyczne jest trzy razy łagodniejsze i dużo mniej strome i te nasze góry na przykład, czy Diablak, czyli Babia Góra, czy Pilsko, czy właśnie choćby Skrzyczne, one są bardzo łagodne w stosunku do tego, co tam się dzieje na Słowacji, bo tam te strzeliste turnie są naprawdę mega. Fajna wycieczka ogólnie, można polecić, przede wszystkim te okolice i te widoki nie są takie opatrzone. Zamki też mają mega, jeżeli chodzi o Słowaków i dużo ciekawych rzeczy można zrobić. Ja starałem się też tak latać trochę dalej i wykorzystywałem tutaj 3-krotny i 7-krotny zoom przy tych ujęciach, żeby też nie naruszać czy prywatności tych ludzi. Też chciałem się trzymać z daleka, bo nie mieliśmy tak dużo czasu, więc raczej to były krótkie epizody, ale latanie zdecydowanie warto tam polatać na Słowacji ze względu na to, że te obiekty są wręcz no, unikalne i dużo ciekawsze nawet niż, bardzo skumulowane i też ciekawsze są te okolice niż nasze. A zwykle w Polsce w takich okolicach mamy parki narodowe. Słuchajcie, dzięki serdeczne za uwagę, to była prawdziwa przygoda dwudniowa tylko, ale było mnóstwo ciekawych rzeczy, między innymi wracaliśmy po zmroku, ale też ostatniego dnia uderzyłem śmigłem o mostek, zahaczyłem i stoczył się dron o parę metrów. Na szczęście nie było tak bardzo stromo i było trochę roślin, ale jednak trzeba było się przedzierać przez taki mocny gąszcz i znalazłem tego drona, ale no, przygoda zacna, jak zwykle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, widzimy się w kolejnych epizodach już wkrótce. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć! Iwonka? Jestem, mam go!